Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. W 148 odcinku Turbo Kozaka melduje się przedstawiciel mistrza Polski Sebastian Szymański, Legia Warszawa. Drogi Sebastianie, siódmy sezon tego programu, jeszcze nikt z legionistów nie wygrał. No to poczekamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będę jako pierwszy zwycięzcą tego konkursu. Odważna deklaracja. To pierwsze wolę od razu w lewo. Pierwsze walę w lewo? No tak, nawet nie się będę się kiwał. To poważna konkurencja. Masz rację. Poważna konkurencja. Chciałoby się powiedzieć poważny bramkarz. Drugi Sebastianie. Dobrze mówią? Powodzenia. Podoba mi się to, że mówi i robi. Tak samo? Jak chcesz? Tak samo. Dobra. I wszystko tak samo będzie? Karne też? Nie wiem, jeszcze się nie dogadaliśmy. Co, nie wierzę w to samo? Wie, dlatego teraz zmienimy. To możemy podpowiedź teraz. Tak samo. Co to za sam na sam? Grzegorz, sytuacja jest u ciebie jaka? Regularna, widzę. Jak teraz? Druga strona. Druga strona, Grzegorz, ale troszkę za dobrze wykonane, co? Odrobinę. Odnoszę wrażenie, że jak tak będę ci cały czas podpowiadać, to będziemy musieli statuetkę na pół rąbać. A teraz co, nie podpowiadasz? Dostawiam to tobie. O, choroba! I nawet lepiej to wyszło, powiem ci. I ty nie strzelasz karnych? Nie. Za młody. Ale wszystko już jest w drodze. Zrobimy coś szalonego? Nie, jednak nie. Na iść na całość, zaryzykuj. Nie, no wal pod siłkę, śmiało. Tam ja piłkę, pozwalam. Tam piłkę znajdziesz. Wow! Grzegorz, no i co z tą podcinką? Ale róg wyczułem. W ciemno idzie? Może powtórzyć odcinkę, co? W ciemno to idzie mu słabo i z tego co wiem zawsze stoi na środeczku. Jak mu tak dobrze idzie, to tak go dowiąż, żeby nie oddychał. Któryś ruch, coś, czy wszystko jedno? W lewo. W lewo, okej, okay. Czyje? Moje. Lewa jego! Macz! Mocna lewa! Ale powiedział w lewo? Słowny jest! Sebastian, 18 lat. Jak się czuje młody człowiek, rocznik 99, gdzie zewsząd słychać, to może być za chwilę, za jakiś tam krótki okres czasu, lider takiego położonego klubu jak Legia Warszawa. Gdzieś tam czujesz na swoich barkach? Jeszcze takiego określenia nie słyszałem. Ale ja słyszałem. Dobrze, że mówisz. Na pewno wiadomo, że tak w młodym wieku nie jest łatwo wejść do pierwszego zespołu jeszcze w takim klubie, jak jest, jakim jest Legia Warszawa. Ale jakoś sobie radzę. Był Łukasz Broś, był, pomagał, więc dlatego to jest też trochę ułatwienie dla tych właśnie, dla nas, dla młodych osób. Co znaczy takim twoim mentorem Broziu? Ogólnie cała drużyna, ale Broziu naprawdę jest pomocny. Z racji młodego wieku nie podejrzewam cię, że grałeś kiedykolwiek w darcy w papach. Nie, nie grałem. Grałeś? Nie, nie grałem. No. Czyli moje podejrzenia tak. Są słuszne. Masz rację. O! I co to? 14. Komisja gier i zakładów kontroli zaliczyła poprzedni strzał jako podwójną 14. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wow. Tym 11. razem komisja nie miała problemów, jest to czysta. 11. Sebastian, jestem zmuszony zrobić korekcję i z pierwszej ósemki zrobić 16, jak zresztą widać. No co ci powiem? No. Młodość ma swoje prawa. Tak poczekajcie jest. Dzień, spadnie do 19. Dośrodkowania? Jak właśnie jest, jak dośrodkowania? Okay, jest dośrodkowaniami. Ale do bramki ciężko. No to musisz pokonać. Wszystko ustalone? Tak, wszystko wiemy, do bramki ciężko. A zatem... takie ciężko to nie ciężko. Wow. Odnoszę wrażenie, Grzesiu, że z tamtej perspektywy ty nie za dużo widzisz. Ale radzę dobrze.
Chciałbym to zobaczyć! Proszę! Jest! Sebastian, jego nie słuchaj! Teraz ci się uda! Ha, 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 ha! Panowie, przypadek? Nie sądzę! Czy za trenera Jozaka zdarzają się na treningach takie konkursy? Zdarzają się, tak. Nawet czasami po treningu zostajemy specjalnie, żeby sobie poćwiczyć, pouderzać. Czy trener Jozak też bierze w tych konkursach udział? Nie, jeszcze się nie zdarzyło. Czy nie wiemy, jak ułożona jest jego prawa noga? Nie wiemy. Całkiem blisko, ale... Zobacz. Jedna jest. Stolica czeka na drugą. I ma! Mam pytanie, bo zawsze się zastanawiałem. Możesz zrobić kozioł przed dzwonku? Nigdy. Oczywiście możesz mieć takie pytanie, bo czasami to różnie bywa. Aczkolwiek nie. Ciętą angielską do koszyczka. Uła. Ale po pierwsze, w dalszym ciągu ona musi wpaść w do bramki. A. Chodzi mi na prawą stronę. To uderz bardziej w lewo. Jednak te moje porady to jest wyższa szkoła. Gabor tam stoi, on mnie rozprasza. Naprawdę? Nie. A to ja nie wiedziałem. Gabor, jest prośba, zejdź z bramki. Dziękujemy ci serdecznie. Sebastian, mówisz masz. Dziękuję bardzo. I zobacz, Grzegorz! I dlaczego od samego początku nie mogłeś mu zrobić tej przyjemności? Od początku karnych to robiłem! Z tego to wiem, w tej konkurencji w młodości siła. Bo potem z błędnikiem jest coraz gorzej, zaufaj mi. 3, 2, 1... Raz! Dwa! Dwanaście! Licz szybciej! 13! Przed chwilą 18-latek, za chwilę pełnoletni! 14! 15! Poszedł! Pazernie, Seba! Pazernie, Sebuś, pazernie! Jeszcze! Z butaktem! Jezus Maria! Czemu ta bramka tak chodzi? Mam nadzieję, że trener nie patrzy. Z tego co widzę, nie, dlatego czym prędzej. 3, 2, 1. Idzie na rekord! Brawo! Sebulek, ale ty miałeś na to plan! Miałem, no. Bocznica? Ktoś miał taki? Chyba nie. Niestety, jako pierwszy z Legii nie wygra, ale zabawę było Sebastian, mam nadzieję, co nie miara. Tak, na pewno. Jeszcze dla mnie to na pewno bardzo dobre przeżycie. Cieszę się, że mogę się z tobą spotkać. No nie, no to inaczej. To ja się cieszę, że ja się mogę z tobą spotkać. No tak, naprawdę. Ja się cieszę, dla mnie to przyjemność, bo... Dla mnie również. Powiem ci więcej. Widzę, że z błędnikiem w wieku 18 lat nie jest dobrze. Co będzie później? Zobaczymy, no nie wiem. No. Na razie, tak jak mówisz, nie jest dobrze, ale... Ale być może to będzie taka jedna z sytuacji, że się polepszy. Może się odwróci i będzie dobrze. Proszę Państwa, na nowo odpalamy nasze licytacje. Sebastian Szymański, numer 53. Dlaczego właśnie 53? Tak się jakoś przyjęło, nie wybrałem tego numeru. Nie chodzi o kilogramy? Nie, no to przecież widać to przecież. To widać jest. Tak. Turbokozak, no. No tak. Sebastian Szymański, Turbokozak, to już, proszę Państwa, za chwilę będzie wystawione na Allegro. I na koniec, proszę Państwa, po Sebastianie tego nie widać, ale już od roku zapuszcza. Powiedział, że na rok 2021 będzie gotowy. Prawda. Ja jestem, drodzy panowie i drogie panie. Drogie panie namawiają panów. Panowie do końca listopada szybko lecą badać wiadomo co. Tak. Prawda?
Turbo Kozak Sebastian Szymański już za około rok, może półtora, wielka gwiazda naszej polskiej piłki. Dobrze? Dobrze zakończyłem? No może być, no. Będą hejty, ale dobrze. Hejty są, Sebastian, zawsze ważne, żeby tego po prostu nie czytać. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.